Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym nawiązać do orędzia pana prezydenta Andrzeja Dudy, wiemy, wygłoszonego 24 maja tego roku w drugą rocznicę jego wyboru. To krótkie, ale znakomite wystąpienie naszego prezydenta zasługuje na przypomnienie, przynajmniej we fragmencie, a Także na naszą twórczą odpowiedź przypomnę tylko niewielki fragment wystąpienia prezydenta doktora Andrzeja Dudy. Powiedział między innymi: Wbrew opinii tych, którzy twierdzili, że to niemożliwe, wprowadziliśmy prodemograficzny program 500+, obniżyliśmy wiek emerytalny, sukcesem zorganizowaliśmy światowe dni młodzieży i szczyt państw NATO w Warszawie. Dziś jesteśmy krajem bezpiecznym, chronionym nie tylko przez naszą armię, ale również przez wojska naszych sojuszników. Dynamicznie rozwija się polska gospodarka. Jestem dumny, że jako prezydent Rzeczypospolitej mogę swoją działalnością wspierać ekspansję polskich firm na rynkach światowych, choć przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Po tych dwóch latach możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość. I dalej tak mówił nasz prezydent. To, co już udało się osiągnąć, potwierdza mnie przekonaniu, że stań nas jako naród na dużo więcej. 3 maja, w Dzień Święta Konstytucji z 1791 roku, ogłosiłem moją decyzję dotyczącą przyszłorocznego referendum, które ma na celu nakreślenie fundamentu przyszłej ustawy zasadniczej. Zwrócę się do Senatu Rzeczpospolitej, by referendum to odbyło się 11 listopada 2018 roku. Święto stulecia odzyskania niepodległości to najlepszy, moim zdaniem, dzień na określenie niezbędnych kierunków zmian ustrojowych w naszym państwie. I te kierunki po raz pierwszy w historii nakreśli całe nasze społeczeństwo. Wierzę w to głęboko, że nikt wyrażonej w referendum opinii narodu podważał nie będzie. Późniejszą pracę uwieńczy projekt nowej konstytucji dla Rzeczypospolitej. Niech to wspólne dzieło będzie wyrazem naszej odpowiedzialności za przyszłość narodu i naszego państwa. Z wielką radością wysłuchałem tych słów naszego prezydenta, a także ucieszyłem się, że Polska Federacja Ruchu Obrony Życia której jestem współzałożycielem, wice prezesem, zaraz odpowiedziała na słowa pana prezydenta wypowiedziane 3 maja. I opracowaliśmy list apel do prezydenta Dudy w sprawie wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka, a także Wystosowaliśmy apel do ludzi dobrej woli, apel dalej aktualny, aby pod tym naszym listem, pod tym naszym słowem do pana doktora Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zbierano podpisy. Na razie zbieramy je elektronicznie, można ten tekst znaleźć i wpisać się na listę popierających ten apel na stronie www.petycjakonstytucja.pl. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze słowa kierowane do naszego prezydenta. Szanowny Pan dr Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Zachęceni przez Pana prezydenta, odpowiadając na apel Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia, chcemy włączyć się do narodowej debaty konstytucyjnej. Ta ważna i oczekiwana przez wiele środowisk inicjatywa jest w swej istocie wezwaniem do budowania fundamentów ustroju społecznego. Godnego niepodległej Polski. Owocem zainicjowanej przez pana prezydenta debaty ma być nowa konstytucja. Nie wyobrażamy sobie, aby zabrakło w niej precyzyjnych gwarancji prawnej ochrony życia. Dlatego, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, postulujemy uzupełnienie obecnie obowiązującego artykułu 38 Konstytucji dotyczącego prawa do życia w ten sposób, aby przyjął. On następujące brzmienie: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy przekonani, że tylko konstytucja, bazująca na poszanowaniu fundamentalnego prawa do życia wszystkich obywateli, bez żadnych wyjątków, jest godna narodu aspirującego do ustroju społecznego, realizującego zasady cywilizacji życia. I miłości. To jest tek tego apelu. Jeszcze raz gorąco proszę o podpisywanie się pod nim, przypomnę jeszcze stronę, na której on jest obecny, www.petycjakonstytucja.pl. I taka refleksja pamiętamy, że w 2006 roku, w sierpniu podjęto próbę wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka poprzez dopisanie do artykułu 38 tych słów. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Niestety w 2007 roku, wiemy w kwietniu, ta propozycja została no, nieprzyjęta. Ale przecież Polacy wyraźnie się opowiedzieli, bez referendum, ale w sondażach i w listach do Marszałka Sejmu za takim wzmocnieniem ochrony życia. To trzeba przypominać i to poparcie społeczne przedstawia dzisiaj jako dowód, że już wtedy społeczeństwo domagało się pełniejszej, mocniejszej, precyzyjnej ochrony życia. Na apel środowisk pro-life, listy do Marszałka Sejmu za tym uzupełnieniem naszej Konstytucji opowiedziało się 506 tysięcy obywateli w formie pisemnej. Przeciwko takiemu wzmocnieniu ochrony życia tylko 1900. Proszę Państwa, to pokazuje, jakie są nastroje społeczne. Ufamy, że tym razem uda nam się wzmocnić ochronę życia zapisaną w naszej Konstytucji. Dziękuję za uwagę.